Na 20. jubileuszowym Podlasie Jazz Festiwalu. Edycja, myślę, że wyjątkowa. Po pierwsze, wykonawcy po raz pierwszy na naszym festiwalu wystąpi tak duży skład, mianowicie Big Band. Będzie to Chopin University Big Band z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina z Warszawy. No, potężne brzmienie, repertuar bardzo interesujący. Składy z Big Bandów nie są stałe, ale do nas jutro przyjedzie około 20 muzyków. Trąbki, saksofony, puzony, sekcja rytmiczna. No i będą też soliści, wokaliści. Gwiazdą będzie wokalistka, piosenkarka Danuta Błażejczyk. Także w repertuarze i utwory Zbigniewa Wodeckiego, i Andrzeja Zauchy, i Ewy Bem, oczywiście też Danuty Błażejczyk, i też będzie tribut taki poświęcony pamięci Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, nazywanego ojcem polskiego jazzu. Trzecie wygramy, wszystko jest w porządku. Tak było. Jestem niezmiernie wdzięczny tutaj, że zaproszenie przyjął mistrz fortepianu, absolutnie wyjątkowa postać, twórca własnego stylu jazzowego, wspaniały kompozytor, no między innymi też muzyki filmowej. Mowa oczywiście o Leszku Możdżerze. Powiem szczerze, że starałem się tego muzyka zaprosić już przez wiele lat, zawsze jednak jakieś były problemy związane z terminami. W tym roku udało nam się to dopiąć i to właśnie na 20. edycję, z czego jestem bardzo zadowolony. Afanasiew Szymanowski, dwóch wirtuozów swoich instrumentów, połączenie tych instrumentów, skrzypiec i wibrafonu, w ich wykonaniu daje nową jakość w jazzie akustycznym, wzmocnienie sekcją rytmiczną, kontrabasem i fortepianem. Jazz i mainstreamowy, i też już wybiegający bardziej w muzykę współczesną, bardzo, bardzo kolorowy, przestrzenny. Dodam, że Karol Szymanowski jest twórcą sześciopałkowej techniki gry na wibrafonie, przez co może uzyskiwać inne efekty niż podczas tradycyjnego grania na wibrafonie. Uzyskuje fakturę podczas grania fortepianową, grając lewą ręką akordy. Znana, znakomita amerykańska wokalistka i pianistka Karen Edwards, no, która słynie z bardzo ekspresyjnego śpiewu w stylu jazzowo-soulowym,
też swingowym. Dodam, że zdobywczyni nagrody Grammy, a także wielokrotnie nominowana do tej nagrody. Przez ten czas, jak policzyłem, w czasie Podlasie Jazz Festiwalu zorganizowaliśmy blisko 100 koncertów, wystąpiło około 500 wykonawców. Ważnym rokiem dla muzyki jazzowej tutaj w Białej Podlaskiej, a szczególnie dla mnie, był rok 1987, kiedy to reaktywowałem bialskie zaduszki jazzowe, wówczas jako instruktor muzyczny Wojewódzkiego Domu Kultury, a także w tym też roku 1987 powołaliśmy zespół Jazz Trio, z którym to zespołem po 88 zdobyliśmy drugą nagrodę na konkursie Jazz Juniors w Krakowie i też w tym samym roku spełniło się moje marzenie, bo dostałem się na prestiżowe studia na Akademię Muzyczną w Katowicach, na wówczas jedyny wydział jazzu i muzyki rozrywkowej, gdzie miałem przyjemność studiowania u wybitnych muzyków, poznać też, jak się później okazało, wybitnych studentów. Między innymi poznałem braci Niedzielów, Mietka Szcześniaka. No i tak to się zaczęło. Tutaj z Jazz Trio żeśmy zaczęli koncertować w Białej. Ja na początku zapraszałem kolegów z uczelni, a później pokusiłem się też o zapraszanie gwiazd polskiego jazzu. Między innymi nawiązałem współpracę z legendą polskiego jazzu Janem Ptaszynem Wróblewskim, z którym nagraliśmy też płytę. Po wielu latach działalności Jazz Trio powstało środowisko jazzowe. Kiedy to środowisko jazzowe już się nam zawiązało, a graliśmy bardzo dużo koncertów, między innymi w Galerii Podlaskiej, gdzie zagraliśmy ich ponad 100, wtedy też pomyślałem o powołaniu Bielsko-Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego. No i kiedy to stowarzyszenie powstało, mieliśmy już taki punkt zaczepienia, żeby organizować większe wydarzenia muzyczne. I tym takim właśnie większym wydarzeniem muzycznym, jak się okazało, jest Podlasie Jazz Festival, który zaczęłam organizować wraz z Bielsko-Polskim Stowarzyszeniem w 2002 roku. Od tego czasu zorganizowaliśmy około 100 koncertów, przewinęło się przez nasze sceny bialskie około 500 artystów, wśród nich wielu wybitnych, między innymi ze Stanów Zjednoczonych, Nowy Jork, Boston, Chicago, Europa Zachodnia, z Paryża, z Amsterdamu, z Berlina, też i z Indonezji, z Ameryki Południowej. Biała Podlaska jest wschodnią stolicą jazzu. Wymawiam tą formułę bez cienia przesadnej fałszywej skromności, za to wyrażając nasze wspólne, ogromne uznanie i głęboki podziw dla Jarosława Michałuka i Bielsko-Podlaskiego Stowarzyszenia Jazzowego. Jako prezydent skinąłem śmietankę. To jest oczywiście podziękowanie dedykowane całej wdzięcznej bielskiej publiczności i naszej bielskiej społeczności, której środkami wspieramy corocznie jako życzliwi mecenasi. To piękne przedsięwzięcie. Jarku, jesteśmy razem, byliśmy razem i będziemy razem. Chcę Ci podziękować symbolicznie w imieniu środowiska Akademii Wychowania Fizycznego, ale również w imieniu mojej rodziny, a jak sądzę, w imieniu wszystkich tych, którzy dzisiaj są obecni, tych, których dzisiaj nie ma, jutro zapewne będą, byli z nami, będą z nami, za to, że karmisz nas wielką kulturą, wielką muzyką. Chciałam tylko powiedzieć, że to zaszczyt i honor wspierać taką inicjatywę tej wysokiej kultury Białej Podlaskiej. Dziękuję, Janku, bo to Twoja energia do tego doprowadziła, że tutaj mamy festiwal. Dziękuję bardzo, jako PEC Biała Podlaska, jako spółka miejska, że mogę wspomagać taką
piękną inicjatywę z takim już długim stażem. Także panie Jarosławie, jeszcze raz gratuluję i tak jak powiedział pan prezydent, oczekujemy dalszych dekad takiego pięknego festiwalu. No, na pewno bardzo mi w pamięci zapadła pierwsza edycja, którą organizowałem najdłużej, żeby po prostu przekonać i sponsorów, i środowisko do muzyki jazzowej. Łatwo nie było, ale, że tak powiem, poszliśmy na całość, bo już w pierwszej edycji zaprosiłem znakomitych muzyków i ze Stanów Zjednoczonych, i z Europy Zachodniej. Byli to muzycy i z Chicago, i z Nowego Jorku, i z Paryża, z Madrytu. Była nasza czołówka, był Jan Ptaszyn-Wróblewski, był Jorgos Skolias. Szerokim echem to się odbiło w całej Polsce. Na pewno robiliśmy to w warunkach bardziej spartańskich, że tak powiem, bo pierwsza edycja odbyła się w klubie Jedynka, który mógł pomieścić maksymalnie 100 osób. Ten klub wówczas zaczynał swoją działalność, więc też jeszcze sporo było tam rzeczy do zrobienia. W czasie próby na przykład pierwszego dnia awaria była rury, która zalała instrumenty. Następnie drugiego dnia festiwalu z rana dowiedziałem się, że akustyk niestety nie przyjedzie i na mojej głowie było załatwienie w ciągu godziny czy dwóch godzin sprzętu nagłośnieniowego. Na tym to się nie skończyło. Oczywiście miałem telefon od ekipy międzynarodowej, że są na Okęciu i nie mają czym przyjechać, więc swój samochód odpaliłem, pojechałem, przywiozłem. Kiedy już wracałem późną nocą, okazało się, że kiedy byliśmy w Siedlcach, już na scenę powinien wychodzić Jan Ptaszyn-Wróblewski, po czym wyjąłem telefon, zadzwoniłem do Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, no a Jan Ptaszyn-Wróblewski ze swoim stoickim spokojem mówi: Jarku, nic się nie przejmuj, najważniejsze, żebyś przyjechał cały i zdrowy, a te pół godziny to zaczekamy, nie ma problemu. No więc ja powiem szczerze, wjechałem autem na zakazie, teraz już mogę powiedzieć, pod same drzwi Jedynki, szybko wyskoczyłem, kierując się w stronę sceny. W międzyczasie Jan Ptaszyn-Wróblewski po przyjacielsku huknął mnie w plecy, co jakoś mnie to troszkę postawiło na nogi. No i tak to się zaczęła pierwsza edycja festiwalu, to będę ją zawsze pamiętał. Powiem szczerze, że więcej miałem stresu związanego z tą edycją, niż kiedy grałem dyplomy w szkole muzycznej drugiego stopnia w Filharmonii, czy też jak kończyłem Akademię Muzyczną w Katowicach, też dyplom. To naprawdę ta edycja bardzo mi w pamięci. Szybka szkoła. Ależ oczywiście, szkoła szybkich decyzji. To naprawdę nie ma żartów, bo to są poważni artyści. Trzeba wszystko dopiąć, bo to idzie w świat.